Kochani, zachęcam Was dzisiaj do robienia własnego majonezu. Jest to nie tylko bardzo proste, smaczne rozwiązanie, ale przede wszystkim dużo zdrowsze, ponieważ taki majonez, nad takim majonezem mamy pełną kontrolę, nad jego składem, nie mamy tam chemii, nie mamy tam cukru. Jest to produkt, majonez może być produktem bardzo zdrowym i przyjaznym oczywiście keto, więc zapraszam Was serdecznie i zachęcam do robienia własnego majonezu. Potrzebować będziemy 2 żółtka, szklankę oleju, u mnie jest to z awokado i taki też polecam, 2 łyżki musztardy, 1 lub 2 łyżki octu i sól i pieprz do smaku. Żółtko, musztardę, ocet i przyprawy mieszamy ręcznie lub za pomocą miksera. Gdy wszystkie składniki się połączą, bardzo powoli dodajemy schłodzony wcześniej w lodówce olej. To jest sekret udanego majonezu, ale najlepiej też jest wlać z butelki, nie z takiego pojemnika, jakim ja zaczęłam, żeby ten strumień był jak najcieńszy, jak najmniejszy i bardzo, bardzo pomału, żeby nam się ten majonez nie zważył, dodajemy na początku bardzo pomału, bo gdy już zacznie gęstnieć, to możemy troszeczkę szybciej dodawać ten olej. Majonez po kilku minutach zgęstnieje, dolewamy tyle oleju, żeby uzyskać zadowalającą konsystencję i to będzie między jedną szklanką a półtorej. I doprawiamy jeszcze do smaku, może trzeba dodać trochę więcej musztardy, albo soli, albo octu, tak żeby nam smakowało. Z tych składników wyszło mi 270 g majonezu. Przechowujemy go 3 do 4 dni w lodówce, pamiętajmy, że tam są surowe żółtka. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Cześć, pa, pa!